Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Kamila, kolejne mistrzostwa, czy te emocje są podobne, czy to doświadczenie odgrywa już dużą rolę i na spokojnie? Są całkiem inne, bo nie ma takiej atmosfery, nie ma ludzi, mieszkamy wszyscy w innym hotelu, to jest takie jak inne zawody. Pamiętam, 2 lata temu trenerzy oddzielali Was od nas, od dziennikarzy, że dni treningowe to nie jest czas na rozmowy. Jak Ty do tego podchodzisz? Czy Ciebie to stresuje nadal, czy to już minęło tamte czasy? Nie, no chyba nie mam już takiej ten... Przyzwyczaiłam się. Nie gryziemy. Podobno. Przeważnie. Dobrze, a czy ta skocznia gryzie? Jak się na niej czujesz w ogóle? Ja ogólnie jestem tutaj pierwszy raz i nie wiedziałam, czego się spodziewać. Także szłam z neutralnym nastawieniem. Poza tym, że ten skok mega spóźniłam, to skocznia mi się bardzo podoba. Zdradliwe miejsce, no bo mówili, że tutaj upały po 17 stopni, a teraz mrozi. To jest lato. Mamy lato. Ja w ogóle nie mam odpowiedniej garderoby tutaj. Mamy luty, a nie lato. Ale tutaj panuje letnia atmosfera. Miejsce w 30 to jest taki cel dla Ciebie tutaj, czy zupełnie inny masz cel? Na pewno, chociaż mam trochę inny, ale nie zdradzam. Co to może dzisiejsze skoki, gdybyśmy tak w 2-3 zdaniach króciutko podsumowali? W 2-3 zdaniach. Albo w 4. Moment, muszę to streścić. Skoki były lepsze na pewno niż w Rasztowie. Dalej szukam stabilnych, pewnych skoków. I myślę, że tutaj dam radę to znaleźć.